Jarek, co ty robisz w tej śwince? Co ty robisz? Wiesz co, bo to jest właśnie ten miesiąc, kiedy muszę rozbić skarbonkę. Oj, proszę cię. To chyba jeszcze nie jest ten miesiąc. Jak to? Teraz kosmetyki Maybelline dostaniesz w mega atrakcyjnych cenach, więc na nie ci na pewno wystarczy. Zakupy nadciągam. Hej, tu mój nowy gość, Oliwka. Cześć, Jarek. Cześć! Oliwka, powiedz kilka słów o sobie. Prowadzę kanał na YouTubie o nazwie Cheers My Heels. Wielkie dzięki za zaproszenie. Liczę na to... Bardzo, bardzo proszę. Liczę na to, żeby jakiś fajny make-up dzisiaj zrobić. Będzie piękny make-up. Ja dziękuję ci, że przypomniałaś mi o tej promocji, prawda? Ale mimo, że jest promocja i można sobie pozwolić na więcej kosmetyków, tak, to ja bym chciał dzisiaj pokazać, że można mniejszą ilością kosmetyków wykonać piękny makijaż. Powiedz mi, na czym ci zależy najbardziej w makijażu? Wiesz co, najbardziej zależy mi na takim matowym, fajnym efekcie. Ja ogólnie rzecz biorąc mam cerę mieszaną z tłustą strefą T i nie lubię takiego, wiesz, niezdrowego świecenia się skóry. Czyli tak, świecenie się nie, ale rozświetlenie tak, wiesz co? Bo jak najbardziej. Tak... Właśnie jej na mnie przedstawisz? No właśnie, słuchaj, to jest Rihanna. To jest właśnie nasza koleżanka. Nie została dzisiaj, została uratowana właściwie przez ciebie, więc jesteś bohaterką. Już jesteś bohaterką. No co? Słuchaj, dobra, ja ci wykonam piękny makijaż. Pogadamy, ekstra, nie mogę się doczekać. Pogadamy o tym w mojej make-up roomie, okej? Okay, lecimy. Dobra, make it happen. Dobra, Oliwka, to teraz tak, słowem wstępu. Jeszcze raz powiedz, na jakim makijażu ci najbardziej zależy dzisiaj? No tak jak już mówiliśmy, przede wszystkim mat. Jeszcze raz mat. Ale też trochę rozświetlenia, żeby, wiesz, zrównoważyć ten makijaż. Dobrze. Ja ogólnie na co dzień stawiam na taki dość naturalny makijaż. Jedynie jak tam się maluję do filmików czy coś, to daje coś mocniejszego. To power. Tak jest, okay. Z powerem. No, ale dzisiaj... Skupimy się na pięknej matowej cerze na początek, okej? Do tego użyjemy podkładu Fit Me, który idealnie się dopasowuje do cery, prawda? Mamy 9 odcieni, więc każda znajdzie ten, który będzie idealny dla... A mi się tak kojarzy w sumie ten podkład. Jak myślę o tym podkładzie, to od razu mi się kojarzy mat. Dobra, okej. No to właśnie dzisiaj pokażemy, jak on ładnie leży na cerze. Dla ciebie dobrałem kolor 105. Go właśnie sobie dzisiaj zaaplikujemy. Najlepiej jest w ogóle używać produktów z tej samej gamy, czyli taka rutyna. Czyli mamy tak, podkład, korektor i puder, prawda? I wtedy mamy idealnie zmatowioną, idealnie wygładzoną cerę. Jak ty nakładasz podkład? Czym? Wiesz co? Tylko gąbeczką. Gąbeczką, tak, zwilżoną, tylko i wyłącznie. Pamiętaj, kochana, żeby zawsze tą gąbeczką przyciągać podkład troszeczkę tutaj na linii żuchwy i na szyję, prawda? Mimo, że jest idealnie dopasowany kolor, zawsze to róbcie, prawda? Tak? Pamiętasz o tym? Pamiętam. Dobra, pamiętam. Zobacz sobie efekt, proszę bardzo. Voila. Super, bardzo mi się podoba. Mega naturalnie to wygląda i faktycznie jest idealnie dopasowane odcienie. Jest zmatowiona cera? Jest. Nie ma efektu maski? Jest, nie ma. Dziękuję bardzo, o to chodziło. Dziękujemy, do widzenia. Dobra. Dziękujemy, do widzenia, lecimy dalej, kochani. Teraz tak, korektor Fit Me. Bardzo delikatny, ale fajnie kryjący korektor, proszę. Tak. Czy on jest troszkę jaśniejszy od podkładu? Troszeczkę jaśniejszy. Zresztą zaraz sama zobaczysz, masz lusterko, już możesz wszystko kontrolować do góry oka. Ufam ci. I wklepujemy sobie pod oko i odrobinę. Tutaj taki trójkącik robimy, rozświetlamy sobie tą całą strefę. Dobra, proszę sobie zobacz, teraz jak ładnie wygładził. No, dużo lepiej. Dobra, to teraz sobie też nałożymy, zamykamy jako baza pod cienie. Dobra, następny krok to jest róż do policzków. No ale słuchaj, róży nie będziemy używać, użyjemy do tego pomadki. A, taki trik. Za róż posłuży nam pomadka. Jest to Intensive Pink numer 140. Już ci pokazuję, proszę bardzo. Tak wygląda. O, bardzo ładny odcień. Taki śliczny jest, prawda? Taki delikatny róż. W ogóle powąchaj, jak pomadki pachną. A powiem ci, że to jest w ogóle super opcja, jaka multifunkcyjność produktów. Na przykład jak się śpieszymy, bronzer jako cień. Pomadka jako róż. No właśnie, jak róż. Okej, nakładam sobie na pędzelek. No i co? Pomadka jako róż. Dobra, powiedz mi, ja sobie będę nakładał. A ty mi opowiedz, jaka jest taka właśnie twoja codzienna rutyna? Czego ty używasz? Jak ten twój dzień z kosmetykami wygląda? Wiesz co? Jak to się zaczyna? Jak to się wszystko zaczęło? W ogóle się zaczyna od pielęgnacji. To jest zasada numer jeden. W ogóle twierdzę, że żaden make-up nie będzie wyglądał dobrze, jeśli cera nie jest dobrze przygotowana. No ale tak, jeśli chodzi o takie dzienne makijaże, to głównie stawiam na podkład, korektor, bronzer. Tuż do rzęs delikatnie nakładam jakiś mega taki neutralny beż, coś takiego w załamaniu powieki, bo mam trochę opadającą. Patrz, jaki dzisiaj już zrobił piękny rumieniec. Ojej, zarumieniłam się przy tobie. Pokaż się do mnie. Weź, bo zaraz ja będę czerwony. Ja będę używał teraz paletki The Blush Nudes. Znasz ją czy nie znasz? No pewnie, że znam. No to co ja się w ogóle pytam?
ty wszystko znasz. Co, ty mi opowiedz o takich twoich żelaznych zasadach, jeśli chodzi o makijaż. Ojej. Tak, dobra, w 3-4 punktach, co? Co, jeśli chodzi o mnie, to przede wszystkim musi być mat. To jest taka pierwsza zasada, ze względu na to, że mam cerę mieszaną, że się szybko świecę. Druga zasada, jeśli chodzi o takie codzienne makijaże, no to naturalność. Bardzo lubię wszelkie odcienie, nude, beże, brązy, zarówno na powiece, jak i na ustach. Jeśli chodzi natomiast o zasadę numer 3, no to wiadomo, na jakieś większe wyjścia stawiam na coś konkretnego, coś odważnego, mocny kolor na ustach, mocne oko i to w sumie tyle. Okej, konkretnie. Bardzo konkretnie. Konkret. Słuchajcie, paletka. Użyjemy oczywiście paletki w kilku wariantach. Najpierw jako rozświetlacz. Nie trzeba mieć całej szafy produktów, żeby zrobić super makijaż, tak? I to prawda. Chodzi. Słuchajcie Jarka, więc dobrze tak mówi. Rozświetlamy sobie tutaj nad kością policzkową miejsce, tak? Ty lubisz dużo światła? Lubisz dużo światła, wiesz, prawda? Co? Lubię. Używamy tych dwóch najjaśniejszych cieni, żeby było jasne, prawda, kochani? Nie lubię za bardzo rozświetlenia na nosie. Nie właśnie lubisz? Dlatego, dlaczego? Że, no właśnie dlatego, że on się szybko świeci po prostu. Ale słuchaj, chodzi tutaj tylko o czubek nosa, tak? Tutaj na kości delikatnie. Delikatnie. Nie rozświetlamy płatków nosa, ich się w ogóle nie rozświetla. A wiem, że one się najbardziej i najszybciej tłuszczą, bo się wydziela sebum, prawda? Ty masz strefę tę błyszczącą. Tak. No właśnie, to musisz o to dbać, ale nie musisz rozświetlać tutaj na czubku nosa, to wygląda naprawdę bardzo ładnie. A teraz ty powiedz, jakie są twoje zasady makijażowe. Moje zasady makijażowe? No, nie? Ale mówisz u mnie? Serio? Wiesz co, no u mnie to przede wszystkim nawilżanie cery i pielęgnacja. Ewentualnie na jakieś wyjście delikatny krem BB. Ale wiesz, no ja jako chłopak z perspektywy makijażysty. Ale myślałam, że prywatnie mnie pytasz. No a prywatnie też. Przecież ci powiem już potem poza kamerami, słuchajcie. Dobra. Słuchaj, z perspektywy makijażysty to ci powiem tak. Musi być podkład, który będzie delikatny, który będzie idealnie krył cerę, ale nie będzie tworzył efektu maski. Dlatego tak bardzo kocham Fit Me, bo naprawdę go nie widać. Nakładam go i ta cera wygląda świeżo. Zresztą wszystkie kosmetyki z gamy Fit Me idealnie ze sobą współgrają, więc teraz jak jest ta promocja, to możecie skorzystać i kupić sobie całą gamę i to jest super, tak? Wiesz, o co chodzi. Jak masz produkty z jednej gamy, to masz pewność, że one ze sobą będą idealnie pasowały. Zagrają, tak? Nie? Po prostu. Idealnie, tak, idealne zgranie. Dobra, słuchaj. Przechodzimy do makijażu oka. Ta-da-da. Już się nie mogę doczekać, co tam wykombinowałeś, no właśnie, dla mnie. Słuchaj. Zaczniemy sobie od tych najjaśniejszych cieni. Moi drodzy, tymi cieniami, którymi rozświetlaliśmy sobie czubek nosa, łuk kupidyna i kości policzkowe, ten sam cień nałożymy sobie na całą powiekę, rozświetlając ją ładnie. Dzisiaj będziesz taka bardzo romantyczna. Możesz potem iść na jakąś super randkę. No chyba, że już masz chłopaka? Mam narzeczonego. Masz narzeczonego? No. Gdzie jest obrączka? Obrączki nie ma, pierścionek, tak. Pokaż, weź pokaż. Teraz all single ladies, all single. Co, bo cię chędzę? Kto cię będzie malował do ślubu? Tego jeszcze nie It's wiem. Me? A może już wiem. Chyba już wiemy, co? Dobrze, okej. Okay. Teraz przechodzimy do tych nieco ciemniejszych. Najwięcej pigmentu nakładamy tutaj na ruchomą powiekę zdecydowanie, żeby było widać mocno ten kolor. I potem w kierunku zewnętrznego oka sobie rozblendowujemy, prawda? Żeby było taka mgiełka. Tak, żeby było takie ładne, po prostu naturalne przejście. Brakuje mi tego złota dokładnie. Ono idealnie się skomponuje z tymi naszymi kolorami. W ogóle te wszystkie kolory w paletce bardzo ładnie się ze sobą komponują. Ładnie współgrają, no. Ale mi właśnie brakuje tego złota, słuchaj. Ja to jestem jak, jak sroka, słuchaj, trochę. Ja widzę złoto, ja wiesz. Zamykam oko i złoto sobie nałożymy już tutaj bliżej w kąciku oka. Tak. I tak. Złoto też nałożymy sobie na dolnej, tutaj na dolnym, do góry oczka, tutaj w dolnym kąciku. I jeszcze w kąciku oka, samym tutaj już kąciku w rogu, nałożę sobie ten najbardziej jasny, rozświetlony cień. I zaraz wszystko ładnie rozblenduję. A ty możesz w tym czasie mi zadawać wszystkie pytania, jakie tylko chcesz. No bardzo chętnie, bo ja ci zdradziłam kilka moich makijażowych zasad. No. A ty zdradziłeś mi tylko jedną, no więc powiedz. Czekam na więcej. No dobra. Powiedz mi... Czym się kierujesz przy wyborze pomadki? Na przykład, czy dopasowujesz ją do makijażu oka, czy do stylizacji, jak malujesz kogoś? Właśnie, przede wszystkim trzeba dopasować do okazji, do stylizacji, prawda? Mhm. No wiadomo, na jakieś wielkie wyjścia, gale, na czerwony dywan, no ja jednak lubię, jak jest ta czerwona pomadka, wiesz? Bo ona dodaje tak, szyku i elegancji. Szyku i uwagę.
Ale wiesz co, teraz kiedyś jak było, że były takie zasady albo mocne oko, albo mocne usta, prawda? Mhm. Teraz się to totalnie pomieszało. Możesz sobie spokojnie pozwolić na mocniejsze oko i do tego spokojnie mocniejsze usta w jakiejś czerwieni, w jakimś ciemnym bordo, jak najbardziej to będzie dalej fajnie wyglądać. Wszystko zależy od tego właśnie, jaka stylizacja. Do brwi użyjemy sobie znowu cienia z naszej paletki. Proszę bardzo, użyjemy tego bardziej matowego. On ma fajny odcień, nie? Tak, on ma taki chłodny, tylko troszeczkę je podkreślimy i wydłużymy tutaj końcówkę brwi. O. Ja tutaj od środka też mam trochę takie wybrakowane. No właśnie, nie? Sobie te wszystkie nie miejsca wiem, uzupełniam. Patrz, paletka nam posłużyła jako rozświetlacz, posłużyła nam jako cienie do oczu, posłużyła nam jako cień do brwi nawet, słuchaj. Trzy w jednym. No właśnie. Colossal 100% Black. Chyba ja najbardziej znana maskara na świecie, słuchaj, ale ja bym chciała, żebyś ty sobie sama wytuszowała rzęsy. Okej. Okay. A ja najbardziej lubię tą Maybelline Lash Sensational. Też to jest lubię. Moja ukochana maskara. No to dzisiaj będziesz miała właśnie okazję... Odmiana, dla odmiany. Właśnie, dla odmiany spróbować 100% Black. Powiedz mi właśnie, jakich pomadek ty używasz? Czy ty bardziej nude, czy czerwienie? No bo wiesz, czerwienie co? Do blondynek bardzo fajnie pasuje, z jasną powiem karnacją. Powiem ci, że nude głównie, chociaż kurczę, raz sobie zaaplikowałam na usta właśnie czerwoną pomadkę. Mhm. Miałam na jednym filmiku i dostałam tyle pozytywnych komentarzy na temat tej czerwieni na ustach, że w sumie od tego momentu częściej stawiam na czerwone usta. No bo właśnie blondynki z jasną cerą, czerwień na ustach, to wygląda pięknie, to wygląda elegancko, to wygląda po prostu cudownie, zjawiskowo. Pięknie! Rzęsy mam pięknie wytuszowane. Właśnie teraz... jestem w szoku, jaki ładny efekt ta maskara dała. Dobra, to teraz usta. Usta już zostawię tobie. Proszę bardzo. Okej. Okay. Usta pomaluj sama. Bez konturówki, bardziej naturalny efekt. Weź rozchyl lekko usta. I żeby ten efekt był jeszcze bardziej naturalny, lekko sobie ją rozklepujemy, prawda? No pięknie wyglądasz. Słuchaj, i to tak. Jeden produkt, drugi, trzeci, czwarty, piąty, pięć produktów, cały makijaż. Ha. Szok, co? No, słuchajcie, też tak możecie. Też tak możecie, pokażę jeszcze ostatni raz, rzucę okiem. Nie no, pięknie, pięknie. Ja też rzucę zobaczcie. Okiem. A teraz wyrzućcie okiem. A teraz wyrzućcie. Kochani, już niedługo rusza super promocja w Rossmanach. Możecie kupić kosmetyki w naprawdę wspaniałych, niskich cenach. My chyba lecimy też na shoppingce z Rianą. A wydajcie znać, czy chcecie zobaczyć Oliwkę w następnych odcinkach. Jak wam się podobało, i łapę w górę, subskrypcję. Juu, lecimy. Lecimy, pa, pa.